Hejka kochani, witajcie na moim kanale. W tym filmiku nagrywam 5 lifehacków. Tak, 5 lifehacków. Jeszcze raz nagrywam taki filmik i może nie ostatni, ale ja nigdy nie nagrywałam lifehacków. To moje pierwsze lifehacki oprócz lifehacka z cytryną, który jest na moim TikToku. Tak więc TikTok jest na dole w opisie, tak jak inne stworzenie, to możecie na nie wpadać. I nie nagrywałam, jak już mówię, nagrywałam to pierwszy raz. Ale na innych YouTubach się już lifehacki pojawiły. Dużo innych lifehacków, tak więc nie przedłużajmy i przechodzimy do oglądania. Tak, to jest mój pierwszy lifehack. Pierwszy lifehack. I pierwszego lifehacka potrzebujemy białą zwykłą kartkę. Tak, białą kartkę. Bioliska. Potrzebujemy patyczek do uszu. Cytrynę. I potrzebujemy markera, mazaka, drogopisa, no cokolwiek. I o co chodzi w tym lifehacku? W tym lifehacku chodzi o to, żeby na tej białej kartce napisać coś, narysować, podpisać, na przykład, nie wiem, cokolwiek, co chcecie. I patrzeć, znaleźć w cytrynie i potem jak mu to zadziałać i ma wymazać, co to się narysowało, napisało. Bo tak naprawdę nie da się wymazać długopisów, mazaku, innych takich rzeczy. Da się tylko wymazać kredki i ołówek, i ołówki, albo gumką do mazania. Ale tylko się nie zajmować, ale podobnie, co nam się za. No ale gdyby na dzieci sobie szkoły i mazał, no. Chyba nikt tego nie do siebie, ale nie przedłużajmy i testujemy pierwszego lifehacka. Dobra, ja rysuję sobie serduszko. Tak, na razie nie serduszko. Dobra, mam już narysowane serduszko, nie wiem czy widzicie, o takie o żółte jest. I teraz maczamy cytrynę w tym soku, cytrynę, no i marzymy. I teraz mamy i marzymy. Widzicie, patrzcie. O. O, już teraz już to się wymazało. Widzicie, nie ma serduszka. Jak widzicie, nie ma serduszka. Działa. Mogę powiedzieć, że ten lifehack jest zaliczony. Działa. Serduszko się wymazało. Nie ma serduszka. Tak więc pierwszego lifehacka zaliczam. A teraz przechodzimy do drugiego lifehacka. Tak, do drugiego lifehacka. Drugi wam pokażę jak się robi. Ale najpierw powiem co potrzeba. Potrzeba do tego lifehacka też białą kartkę. I weźmiemy sobie marker. Znaczy weźmiemy sobie mazak. Ale można wziąć ołówek, kredkę, cokolwiek chcecie do tego. I co trzeba zrobić, że wam pokazuję, co trzeba zrobić. Już wam pokazuję, co trzeba zrobić. Do górnika mi telefon. Okej, sorry. Nie to, sorry, nie. Tutaj mamy. Jak widzicie, trzeba obracać kartką i ma być proste kółko, więc trzeba dlatego używać cyrkla. Tak więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie i będę miała proste kółko, bo akurat to jest proste kółko. Tak więc, no. Robię to i zobaczymy, czy mi wyjdzie. Dobra, rysujemy.
Dla was wiem jeszcze jedną próbę testu. Tutaj na drugiej stronie. Czekajcie, bo coś mnie nie pyka, bo tutaj nie równo. Mam dwa kółka, poczekajcie. To było te pierwsze kółko, które tak mi wyszło. Jest nawet proste, mogę powiedzieć. Mogę je nawet zaliczyć. I mamy drugie takie kółko. No i szczerze wam powiem, że zaliczam tego lifehacka. I on jest zaliczony. Tak więc zaliczam go. Te kółka są nawet proste, więc mogę je zaliczyć. Ale mam zalepić cyrklem. Albo po prostu mieć dobrze miejsce zrobione, żeby było równe, żeby to kółko wyszło bardzo proste. Tak więc no. Teraz zrobimy trzeciego lifehacka, a do trzeciego lifehacka potrzebujemy, poczekajcie, muszę wyjąć. Już wam mówię, co potrzebujemy do trzeciego lifehacka, dobra. Do trzeciego lifehacka potrzebujemy tylko spinacz, no i telefon. Żeby postawić telefon na tym spinaczu, bo będziemy mieć stojak na telefon. Jak ktoś nie ma stojaka na telefon, nie ma gdzie pojąć telefonu, a ktoś ogląda serial, film, cokolwiek, to a ma spinacz, to proszę bardzo. Spinaczem robimy. Teraz już wam pokazuję, o co chodzi w tym lifehacku i przechodzimy do robienia. Tutaj wam pokazuję, o co w tym chodzi. Dobra, jak widzieliście, o to w tym lifehacku chodzi. Musimy, tak jak było pokazane, zgiąć ten spinacz i zrobić z niego stojak na telefon. Tak więc jeszcze raz sobie zobaczę, jak to się robi, tak względnie. I pokażę wam, jak ja to robię. Tak. Czekajcie, zaraz będziemy to robić, tak. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, ale moi kochani, zobaczymy. Tylko jeszcze raz to zginamy. Patrzcie, tak. Kurde. No i robimy tak. Okej, mamy na razie coś takiego. Nie chcę za bardzo stać, ale to nie koniec. Mamy na początku tylko coś takiego. O. I co mamy tutaj jeszcze zgiąć? Chyba mi to nie wyszło, wam powiem tak, chyba mi to nie wyszło. Nie chce mi to stać, moi drodzy, nie chce mi to stać, tak nie może być, poczekajcie.
I to nie będzie stało, ja wam to gwarantuję, że to nie będzie stało. Powinno mi tak jak jest pokazane, a mi nie chce stać. To ja źle zrobiłam, zgięłam, no. Po prostu nie. Dobra, podejmiemy drugą próbę tego. Weźmiemy jeszcze jedno i spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz to spróbuję zrobić. Będzie próba testu druga. Nie, wyszło, nie próbujemy jeszcze raz. Nie podaję się. Jeszcze raz. Jak ktoś się mówi, dlaczego ja sztuka, ale trzy razy nie będę tego robiła. Jak to drugim razem nie wyjdzie, to trzy razy będę kolejnego lepa. Spróbujemy jeszcze raz. Czyli sam próbuję. O, może wyjdzie, patrzcie, tak mi coś, takie coś mi wyszło, o. I może teraz wyjdzie, gdzie stał telefon, poczekajcie. Jak mam postawić? Tak, dobra. Wyjdzie, co stoi na prawie. Wiecie co? Telefon nie stoi. Udał się ten lifehack. Ja w sensie mówię, dlaczego jest sztuka, z drugim się udało. Tamto po prostu... To po prostu źle zgięłam. No ale cóż, wyszło tak jak wyszło. Teraz mogę sobie oglądać. Tak, mogę sobie ładnie oglądać. Mam to jak zrobione na telefon. Mogę sobie oglądać filmiki na YouTubie, na TikToku, czy tam gdziekolwiek chcę, co chcę. Bo... Mam stojak na telefon, tak, więc no. Tak. Oznaczam za udany. Tak więc przechodzimy do czwartego lifehacka, tak. Czwartego lifehacka. Mhm. I już wam pokazuję, o co chodzi w tym czwartym lifehacku. Już wam pokazuję, o co chodzi w tym czwartym lifehacku. Już, moje kochanie, już pokazuję. Aha, zanim wam pokażę, o co chodzi w tym lifehacku, to do lifehacka potrzebujemy zwykłą nakrętkę po jakimś napoju. No i telefon. Tak więc składę nakrętkę. Thompsonem chyba tak. Ale już wam pokażę, o co chodzi na początku. No jak widzieliście, takie coś ma powstać z tego lifehacka, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. O, to będzie trudne, spróbujemy, zobaczymy, wejdziemy na to, z tym gościem tu wszedł. Kogoś to zgubiłam. Zgubiłam to jeszcze raz, poczekajcie, bo ja to zgubiłam. Okej, już na tym jestem. I... Musimy zobaczyć, na co ten gość wszedł. Sama nie wiem. Nie wiem, na co ten gość wszedł. Poczekajcie, mi tutaj nie wiem. Tak więc ja też na to wejdę. I zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ale...
Wątpię. Tak więc wchodzimy i robimy, mamy tu nakrętkę. Miałam taką nakręteczkę. No. Ale mi piszcie w komentarzach, czy wy robiliście takie lifehacki. Piszcie mi w komentarzach albo po prostu na społecznościach pod ostatnim moim postem. Tak więc no. Bo komentarze mogą być wyłączone, ale zobaczymy. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, nie mogę tego znaleźć. Co ten gościu miał, nie wiem na co wszedł, nie wiem. Na coś wszedł, a ja nie wiem na to. Kładziemy telefon na tą nakrętkę już i próbujemy to robić. Kładziemy telefon na nakrętkę, no i to robimy. No i co? I co? Tylko tyle, że mi się przywraca, no po prostu... Po prostu żenada, nie zaliczam tego lifehacka. Ten lifehack jest niezaliczony. Czwartego lifehacka nie zaliczam. Komu się uda. Uda, albo udał, nie wiem, czy ktoś go robił. Mi się nie udało. Bo tego lifehacka, aż tak jest. Nie każdemu się udaje. Oglądałam takiego innego youtubera, który robił lifehacki i na przykład mi się żaden w ogóle, żaden od pierwszego do tam któregoś, żaden. Ale to tak jest, że nie zawsze się coś udaje, nie musi się wszystko udawać. No. No więc komu się, jak ktoś robił lifehacki, komuś lifehack nie udał, to się nikt nie przyjmuje. Bo może się za innym razem uda, a może inne się udadzą, no zobaczymy. Ale niektóre coś robią lifehacki, są ściemy i udawane. Tak więc no, przechodzimy teraz do ostatniego lifehacka, piątego. Tak, ostatniego lifehacka, piątego przechodzimy. Tak więc do tego piątego lifehacka potrzebujemy znowu już telefon, tak. Mój telefon teraz gra całą rolę tutaj, no. Okej, patrzymy telefon i wam pokazuję, o co chodzi w tym lifehacku. O co chodzi, o co biega. Dobra, jestem na tym lifehacku i ten lifehack tak wygląda, patrzcie. Poczekajcie, inaczej to pokażę, bo tutaj tak za słabo. Już. Dobra, ten lifehack tak wygląda, patrzcie. No i ma się pokazać chyba jakieś liczby na tym kalkulatorze. No ale wątpię, że mi się pokaże. Ja w to wątpię, to będzie pewnie bójda, ściema i nic poza tym. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze raz sobie zobaczę, jak to się robi, ale mam... Ale wątpię, że sobie przypomnę, że to jest bójda. Ale zobaczymy. Dobra, Chodzi o to w tym lifehacku, że mam po prostu wszystko wyłączyć. Tak, mam tutaj włączone, jak widzicie, są włączone. I muszę to wszystko wyłączyć, na przykład to wyłączyć i włączyć tylko księżyc, a potem kalkulator. Więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Patrzcie. Wyłączamy to. Włączamy to. Włączamy, poczekajcie, księżyc. Jak widzicie, księżyc jest włączony. I włączamy kalkulator. No i co? Poczekajcie, no i co? Czekajcie.
I co, włączyłam kalkulator i co? I nic, nie pokazało się nic. Żadne, nic by się nie pokazało. Ja nie wiedziałam od początku, że ściema, nic się nie pokazało, nic kompletnie. Nic, po prostu nie wiem. Mi się wydaje, że to jest taka totalna ściema. Po prostu ten gościu musiał wcześniej sobie liczby wpisać. Pisał sobie pewnie wcześniej liczby. A potem ten trik wykonał i niby, że wyłączysz wszystko, wpisz, włączysz księżyc, włączysz kalkulator i cię same już piszą. Nie. Moi drodzy, nie wiesz, że to jest nieprawda. Ten lifehack jest bójdą ściemą, no ale cóż. Dobra, mniejsza o tym lifehacku. To tyle było w tym moim filmiku. Było 5 lifehacków, które jakieś zrobiłam, niektóre się udało, niektóre nie. Ale nie jest źle, nie jest najgorzej, nie podobała mi się. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach albo na moich social mediach. To zajmie drugą część TikTok, drugą część lifehacków. Albo może jakiś inny filmik, który wam zabiorę, to piszcie w komentarzach, to może w komentarzach albo na społeczności, jak komentarze będą wyłączone. Jaki chcecie filmik, po prostu nie wiem, jaki bym, żebym nagrała filmik na moim kanale, bym się pojawił, jaki byście chcieli sobie obejrzeć filmik, taki nagram. Musimy zadawać pytanka, to może nagram kolejny Q&A, bo już ten nie jest na moim kanale. Tak. Ja wam piszę też, czy robiliście kiedykolwiek lifehacki, jeżeli tak, to jak wam wyszły. No i cóż, moi kochani, moi drodzy, dawajcie łapeczki w górę, dużo łapek w górę, subskrybujcie mój kanał, lepiej z dzwoneczkiem, żeby na bieżąco moich filmików, tych co są i tych co będą. Podajcie na moje wszystkie social media, które są na dole w opisie, tak, wszystkie są na dole tam w opisie. Podajcie na nie. Zobaczymy się w następnym filmiku. Zobaczymy, kochani. Pa, pa!